Siemanko, słuchajcie, ja uwielbiam wszelkiego rodzaju fit budynie, fit kaszki, fit puddingi, ale niestety, wszystkie, które mi smakują, są bardzo drogie. A te tańsze mi nie smakują, dlatego postanowiłem, że wymyślę własną recepturę na własny fit deser, który mam nadzieję będzie tańszy od tych sklepowych i może nawet smaczniejszy. Dlatego przez najbliższe dni, może tygodnie, będziemy sobie próbować tutaj stworzyć jakiś fit deser. Większość pewnie będzie niejadalny, ale do odważnych świat należy. A dzisiaj przekonamy się, czy mąka z pestek dyni nadaje się do stworzenia deseru. Zapraszam. W garnku mam 50 g mleka w proszku. Dodaję 50 g mąki z pestek dyni. Do tego słodzik. Wlewam pół litra zimnej wody. Oraz aromat. Wszystko mieszam i podgrzewam. Słuchajcie, konsystencja była zbyt rzadka, więc dodałem jeszcze 50 g mąki z pestek dyni i wyszło coś takiego. Jednak okazuje się, że mąka z pestek dyni jest dosyć... No ma dosyć taki swój specyficzny smak. Ciężko go określić, ale jak dla mnie to nie jest on zbyt przyjemny. Próbowałem go ukryć, dodając 2 łyżki kakao. Jednak to tylko uwydatniło ten smak pestek dyni. Następnie dodałem pół słoika dżemu z malin, próbując to wszystko zakryć tymi malinami. I zrobiłem deser, który jest tak naprawdę niejadalny. Także wydaje mi się, że mąka z pestek dyni nie jest odpowiednim produktem do robienia takich deserów. Zastanawiałem się, jak mogę ten deser uratować. No i tak, do tego deseru dodałem całą puszkę pulpy z bananów, litr kefiru, kilogram galaretki i wyszło coś takiego. Jeszcze nie próbowałem, ale jakby jutro nie było relacji z Olimpii, to znaczy, że siedzę na toalecie i to nie był dobry pomysł z tym deserem. Siema, sobota. Jedenasta, ja poszedłem spać o 6, ale już mi się nie chce spać, więc wstanę, szkoda dnia. Przetestujemy sobie, jak nasza nowa waga działa na czczo. Włączyłem aplikację, ale aplikacja robi cały czas wyszukiwanie. To co, może powiem wam plany na dzisiaj. Super pogoda, ładna i chyba bym się chciał przejść na spacer. Ale... O, dobra. Aplikacja załapała. Ale czekajcie, sprawdzę wyniki. 71,6 kg. Do osiągnięcia celu 3 kg zostało. Mam 68,6 cel. No dobrze, wszystko idealnie. Wrzucę wam może screeny. Czekajcie, porobię screeny. Dobra, porobiłem screeny z aplikacji, żebyście mieli do vloga. Jutro chcę wypuścić film na YouTubie o skarpetach. Że tego materiału to nagrałem chyba z godziny. Więc montaż takiego filmu potrwa pewnie z 8 godzin. Także jeżeli chcę go jutro wypuścić, no to dzisiaj muszę cały dzień spędzić na montażu. Ech, niestety nie chce mi się. Czy nie chce mi się? Chce mi się, ale szczerze mówiąc, mając do wyboru, nie wiem, 20-kilometrowy spacer w pięknej pogodzie na słoneczku
albo 8-godzinny montaż filmu, no to wolę spacer, nie? Sorry, że tak się boję, nie wiem czemu. No ale z drugiej strony ciężka jest droga influencera, nie? Czasami trzeba obowiązki nad przyjemności poświęcić. Taką drogę sobie wybrałem i taką drogą trzeba iść. Także doceńcie to, że poświęcam dla was piękną sobotę, żebyście mieli film, który pewnie zobaczy 20 osób. No ale jak to mówią, to prawdziwy artysta gra nawet dla jednej osoby koncert, więc nawet jakby miała mnie jedna osoba oglądać, to i tak warto. Do później, pa. Siemanko, dzisiaj przetestujemy sobie budyń proteinowy firmy Intenson o smaku waniliowym. I ostatnio próbowałem tej samej firmy smak czekoladowy i był gówniany, także nie spodziewam się po nim zbyt wiele. Tutaj jeszcze szybki rzut oka na wartości odżywcze. W porcji mamy 109 kalorii, 12 gramów, nie, 21 gramów węglowodanów, 5 gramów białka. I ostatnio dużo osób pisało, że powinienem go robić z mlekiem, ale nie, jego się robi z wodą. Zawartość torebki rozpuść w niewielkiej ilości wody, dolej wodę. Sprawdźmy ten budyń, konsystencja jest bardzo rzadka. Słuchajcie, smak wodnisty, budyń mało wyrazisty, mało słodki. No ja na pewno czegoś takiego więcej nie kupię, 2 na 10. Słaby produkt. Padłem na pomysł, jako że jestem mały chemik, to naprawimy ten budyń. Dodamy tak, 2 łyżki mleka w proszku. Łyżkę kaszy mannej, nie wiem jak się mówi. Słodzik. Aromat peanut butter. I aromat krówka. Słabo się zagęściło, to może jeszcze łyżkę kaszy kukurydzianej. Dodałem łyżkę kaszy mannej, łyżkę kaszy kukurydzianej, 2 gramy gumy ksantanowej, 3 gramy gumy guar i nadal jest takie rzadkie. Oddaje się. Dobry. Dzisiaj było mało kontentu, ale cały dzień spędziłem przed komputerem. 9 godzin montowałem film. Film, który pojawi się jutro na YouTubie o 21:00 i jest to wielki ranking najlepszych skarpet zimowych. 4 miesiące testowałem różne skarpety zimowe i jutro będzie podsumowanie. Także dzisiaj cały dzień na to poświęciłem, a teraz jeszcze byłem w Biedronce na zakupach. No i kupiłem 2 twarogi Prezydent w dobrej cenie po 8 zł. No i trochę energetyków też w dobrej cenie, bo po 2,49. A i dostałem 2 zdrapki. Zdrapki. To zaraz zdrapiemy. Chyba nie mam szczęścia do tych zdrapek. Dobra, zdrapałem już 4 i nic. Oszustwo. Zawsze będzie taki, co ci chętnie powie, że źle myślisz, że źle czujesz, źle walczysz o swoje. Zawsze będą tacy, którym nie pasuje to, co mówisz, to, co piszesz, jak swój świat kreujesz. Będą tacy, co powiedzą, miny głupie stroisz, krzywdy źle pamiętasz, wymyślasz. Pierdolisz. Popatrz jednak na to z nieco innej strony. Oni tylko patrzą za swojej zasłony. Tak, by nikt nie widział. Stoją, podglądają, a ty gnasz do przodu i choć ubaw mają, kiedy się przewrócisz, zranisz się w kolano,
to ty wciąż idziesz, a oni zostają w jednym ciągle miejscu za swoją firaną. Autor Monika Konefał.